Dzień dobry Państwu, nazywam się Kamila Wagner, jestem redaktorką mody magazynu Vogue Polska. Miło mi powitać Państwa na spotkaniu, które odbywa się w ramach drugiego Vogue Festiwalu. Po raz pierwszy spotkaliśmy się z Państwem w 2019 roku w Pałacu Kultury. Urządziliśmy wtedy prawdziwe święto mody, serię spotkań, warsztatów i debat dyskusyjnych. W tym roku przenosimy się do internetu, bo tak jest bezpiecznie i mam nadzieję nie mniej ciekawie. Pretekstem do świętowania jest dla nas premiera nowego wydania pisma, marcowego wydania, które w całości poświęcamy kreatywności. Nad tym tematem pochylają się w tym miesiącu wszystkie globalne edycje Vogue'a. I mamy nadzieję stworzyć taką platformę dyskusji, wymiany myśli. Chcemy rozmawiać o nowych ideach w modzie i o tym też będę rozmawiać dzisiaj z moimi gośćmi. A moimi Państwa gośćmi są od mojej prawej strony Agnieszka Ścibior, stylistka i producentka filmu Zabij to i wyjedź z tego miasta. Dzień dobry. Redaktor naczelny Vogue Polska Filip Nidental. Dzień dobry. Karolina Sulej, dziennikarka, reporterka, autorka książek, ostatnio książki Rzeczy osobiste. Dobry. I projektantka i stylistka Anna Poniewierska. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo miło Was widzieć tutaj wszystkich. Słuchajcie, tematem naszego spotkania są idee w modzie, w historii mody i w modzie tej współczesnej, czy modzie przyszłości nawet. No i chciałam Was zapytać tak może grubo od początku, czy moda w ogóle może przenosić idee i jak ona w ogóle to robi? Karolina, widzę, że się wyrywa. Wyrywam się absolutnie, bo wierzę mocno, że moda sama w sobie jest bardzo złożonym zjawiskiem, które studiowałam i nadal studiuję antropologicznie, bo bardzo mnie interesuje fashion studies, a skoro są jakieś studies, to znaczy, że jest co studiować. I moda jest dziedziną, która komentuje i ekonomię, i stosunki społeczne, i kulturowe, i to, w jaki sposób ludzie postrzegają swoje tożsamości i jak te tożsamości ze sobą dialogują. W związku z tym tych idei w modzie jest pełno, w skali makro i w skali mikro. I wydaje mi się, że dziś, tak jak i w ogóle w całej historii mody, można się zastanawiać, jakie te idee są i kto je sprzedaje, kto kupuje, a kto je tworzy, a kto je potem kopiuje. No jest to bardzo długa konwersacja, której mam nadzieję kawałkowi się przyjrzymy dzisiaj. To, co mnie cieszy, to to, że nie dość, że te idee są, to jeszcze są oczekiwane, oczekuje się od młodych projektantów, w ogóle od projektantów, ale szczególnie od tego nowego pokolenia, żeby reprezentowali sobą coś więcej niż tylko produkcję ładnych ubrań. A myślicie, że to oczekiwanie, czy to jest wewnętrzna jakaś potrzeba tych projektantów? Czy to nie jest tak, że trochę jakby to projektowanie odzyskuje taki swój pierwotny prestiż, że faktycznie ona jest trochę więcej po coś niż po produkowanie nowych? Myślę, że to jest czas, w którym obecnie żyjemy, że jakby chyba nie da się już inaczej. W skali tego, jak dużo się mówi o tym, że kończy nam się czas, to jakby nie możemy, jak piętnuje się nabywanie ubrań bez sensu i konsumpcję, to chyba nie da się po prostu inaczej. I myślę, że oczywiście to pandemia dołożyła swoje, o tym pewnie dalej będziemy jeszcze mówić, ale to wszystko chyba spowodowało to, że ludzie jeszcze bardziej się nad tym zastanawiają i bardziej chcą, żeby ta moda niosła coś więcej niż ostatnimi czasy, tak myślę. Znaczy ja mam trochę takie poczucie, że z kolei, no, bo moda jest oczywiście złożonym zjawiskiem, ale że projektanci są w jakiś sposób artystami i jak wszyscy artyści trochę się odnoszą do tego, co się dzieje społecznie, politycznie i podejmują te tematy, więc myślę, że w jakiś sposób też w ten sposób w modzie te idee są. Że to tylko, no, że tak jak w sztuce, nie wiem, XX wieku już nie chodzi o to, żeby to estetycznie było doskonałe, tylko właściwie to, co się za tym kryje, to skąd się ta sztuka bierze i jak, no nie wiem, Boyce'a było takie stwierdzenie, że to nie chodzi o ten estetyczny wytwór, tylko chodzi bardziej o to, że to jest jakaś terapia, terapia odpowiadająca na społeczne czy polityczne nawet problemy. I trochę myślę, że ta moda też dorosła do tego, żeby taki temat podjąć, że mniej już jest ważne, żebyśmy stworzyli świetnie skrojoną suknię, tylko bardziej jest ważne, co za tym idzie, skąd się to wzięło. Aczkolwiek krój i jakość coraz bardziej się liczą, bo teraz jesteśmy namawiani do tego, sami jako Vogue namawiamy do tego, żeby inwestować, żeby każdy zakup był inwestycją w coś, co można nosić latami, więc
im lepiej skrojone, tym lepiej się będzie nosiło, tym dłużej. Ale też sama branża, która wreszcie zostaje rozliczona i sama się rozlicza ze swoich przewinień, też właśnie dlatego powiedziałem, że oczekuję od projektantów, że będą reprezentowali coś więcej. Ja też sobie myślałam, że moda to nie są tylko projektanci, nie? Że to cały ten zbiór artystów, którzy tą modę tworzą lub też zajmują się tym pokazywaniem mody. Też redakcje w to wchodzą, no bo czasami ten rewolucyjny przekaz nie jest w samym ubraniu, w samej kolekcji, tylko nie wiem, w sposobie, jaki został zorganizowany pokaz, co niósł i w jaki sposób też magazyny o tym napiszą, ale w jaki sposób to przedstawią. Ale też w sposobie, w jaki te ubrania będą noszone, komponowane przez właścicieli. Też często na kim są pokazane, to też jest jakimś manifestem. Tak, ale wydaje mi się, nie wiem, teraz przychodzi mi na myśl Kamala Harris, która kiedy wreszcie ogłoszono wyniki wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, jej pierwsze wystąpienie było w białym garniturze i to nieprzypadkowo wystąpiła cała na biało. W ten sposób chciała nawiązać do ruchu sufrażystek. I właśnie o to mi chodzi, że niezależnie od tego, co projektanci projektują, nie wiem jak powiedzieć, ludzie kupujący i tak wykorzystają to do swoich potrzeb. Użytkownicy. Tak. No ja właśnie mam wrażenie, że te pandemiczne mody, tak, czy ten pandemiczny czas pokazał, że ta inicjatywa konsumencka jest bardzo ważna, bo ludzie zostali w domach ze swoimi szafami, z rzeczami, nad którymi się zaczęli zastanawiać i zaczęli szukać komfortu, tego terapeutycznego komfortu. To ubranie miało ich koić, troszczyć się o nich, opiekować na różne sposoby i zaczęło to być szybko wykorzystywane przez różne marki, które zaczęły produkować te rozmaite glam dressy, wielkie swetry i inne tego typu stroje potrzebne do przetrwania w warunkach domowych. I ta słynna okładka na przykład New Yorkera, która przedstawia ubraną kobietę elegancko do połowy, a na dole właśnie w dresie, w jakichś klapkach, tak? I te różne rozwiązania odzieżowe, które nikomu nie przyszłyby do głowy jeszcze kilka miesięcy temu, się teraz pojawiają i tak naprawdę żyjemy w wielkim laboratorium rozwiązań i ta przyszłość jest bardzo niepewna. A jeszcze są informacje zupełnie na kontrze wobec tego, co zaczęliśmy tutaj mówić, że marki luksusowe zarabiają. Koncern LVMH zarobił więcej pieniędzy niż wcześniej. Są nowe rozwiązania technologiczne, szczególnie związane z prezentacją kolekcji w internecie. Też nie wiemy, czy to się przyjmie, czy nie. Ja mam wrażenie, że żyjemy trochę w takich czasach drugiej awangardy. Mnie się to bardzo kojarzy z latami Coco Chanel, Schiaparelli, konstruktywistów rosyjskich i futurystów włoskich, kiedy wszyscy czuli, że muszą wymyślić modę na nowo i było dużo różnych propozycji. Właśnie konstruktywiści mówili, nie, potrzebujemy kombinezonów użytecznych, bardzo podobnych, funkcjonalnych. Schiaparelli mówiła, nie, potrzebujemy teatru, jakiegoś bigla. Futuryści włoscy z kolei mówimy, potrzebujemy ubrań funkcjonalnych, ale też radosnych, żeby nie było nudy, żeby było dużo bardzo takich radykalnych propozycji. Tak, to jest bardzo dobra uwaga, że to rzeczywiście jest dosyć podobny moment, jeśli chodzi o to, co tworzy modę, że z jednej strony właśnie jest ta, nie wiem, technologia, odpowiedzialność ekologiczna, z drugiej strony praktyczność, a z drugiej strony właśnie chyba jest ten moment, kiedy są takie bardzo emocjonalne, bardzo artystyczne podejścia też do mody. Albo ręcznie tworzonej, ale w każdym razie bardzo takiej wizualnej i znowuż powracającej do takich romantycznych idei. To prawda, w ogóle Roland Barthes kiedyś też powiedział, i to jest piękne zdanie moim zdaniem na temat mody, że moda się posługuje językiem matczynym, to znaczy mówi do nas tak, żebyśmy pomyśleli, że będzie dobrze. I mam wrażenie, że rzeczywiście jest coś w tych kolekcjach nowych. Ja jestem na przykład zakochana w tej kolekcji Diora, inspirowanej tarotem i w ogóle tej prezentacji, tym krótkim filmiku Chateau Dior, Chateau Tarot i tam jakby wszystko jest tak już teatralne i dopracowane i koronkowe, że to mi się kojarzy naprawdę z latami 60. czy 70., kiedy moda mogła sobie pozwolić na te surrealne wariacje, a potem już tak pomyślano, że może nie, może praktycznie i na bogato, ale w trochę innym sensie, a tutaj jest właśnie znowu to... To, o czym mówisz, Karolina, to była kolekcja i prezentacja od couture i od couture zawsze tym się rządziło tutaj akurat. To jest stała, mówisz, żadna tak, awangarda. Tak, jest to wpisane w formułę tej dziedziny. Mm-hmm. No ale to zastępuje w pewnym sensie, moim zdaniem przynajmniej, pokaz, poprawcie mnie, jeśli się mylę, no bo teraz pokazy są niemożliwe, więc taki rodzaj jakby przekazu, który należał zwykle do tej baśni na wybiegu, przenosi się do internetu. Tak, oczywiście.
No tak, dla Filipa to chyba już była oczywistość, że to po prostu jest jeden do jednego. Mnie się wydaje, że te czasy sprokurowały to, że każdy z projektantów, artystów mógł się przyjrzeć jeszcze bardziej jakby swojej pracy i poszukać najbardziej właściwego nośnika do pokazania swojej kolekcji. I że to spowodowało to, że nie wiem, że przenieśliśmy się na stadion, że na tor Formuły 1, sięgnęliśmy po morphing, sięgnęliśmy po grę komputerową. Z kolei ktoś, kto, no nie wiem, na przykład Bottega, tak, jak czytam wypowiedź projektanta, to znaczy on uznał, że chce sięgnąć po analogową technikę prezentacji, dlatego że to najbardziej oddaje misterność jego ubrań. Tą elegancję, która ma być wygodna, komfortowa, te luksusowe tkaniny, że nie sposób tego pokazać w inny sposób niż w sposób analogowy. I teraz czy Vetements, czy Gucci, kręcąc filmy w nocy, pokazał jakiś manifest, jakiś bunt, ale też moim zdaniem jeszcze więcej, jeszcze bardziej mocne to było treściowo, przez formę właśnie, że jeszcze jakby więcej argumentów, więcej, bardziej czytelny stał się przekaz ich właśnie, bo sięgnęli właśnie po ten środek wyrazu. Być może, gdyby nie było pandemii, gdybyśmy musieli się spotykać i wpisywać w kalendarz imprez na Fashion Weeku, być może nie pokusilibyśmy, być może nie wpadliby na to, żeby sięgać po takie środki wyrazu. I to jest akurat ciekawe bardzo, że teraz jakby dla mnie to jest jeszcze bardziej komplementarne. Jeszcze bardziej widzę zamysł każdego z nich. Ja tam jestem bardzo rozczarowana tymi pokazami. Jakoś mi strasznie brakuje tego bycia na tym spektaklu na żywo, że miałam poczucie, że one bardziej działają na moje emocje, nie? Niż te filmy, które pewnie są już w tej chwili bardziej dopracowane, bo ten pierwszy sezon to był fatalny. Teraz to już te filmy są bardziej dopracowane i Ale chciałabyś każdy oglądać, będąc? Nie wiem, ale chciałabym móc pójść je tak na pokazy, aha, usłyszeć tą muzykę na żywo, być. Bo ja myślę, że też jest coś takiego jak bycie w grupie oglądającej. No nie wiem, no pewnie dlatego ludzie chodzą na stadiony oglądać mecze, nie? Pewnie gorzej widać niż w telewizji, ale lepiej. Ale mi się podoba ta różnorodność. Ale lepiej to działa, ale ja mi tego brak. Ja miałam poczucie, że jak jestem na pokazach, to mam poczucie, że jakby te doświadczenia się tak sumują, że wiem, na czym polega sezon, wiem, o co chodziło projektantom. Miałam poczucie takiej pełnego odbioru, że oglądanie tak pojedynczo tych filmów, no ono też coś tworzy, ale jednak no trochę mam poczucie, że to jest oglądanie telewizji i kina. I bycie w kinie. Ja z kolei mam poczucie, że oczywiście bardzo miło chodzić na pokazy, ale często po takich 4 tygodniach wszystko mi się już zlewało, już nic nie pamiętałem. A tutaj jednak mam wrażenie, że koncentrujemy się na ubraniach i wydaje mi się, że Olwiele potrafię przytoczyć, co było w której kolekcji. A nie do końca się zgadzam z tym, że te nowe formy nie są w stanie generować takich emocji, bo na przykład uważam, jedno z piękniejszych doświadczeń ostatniego roku to był film Margieli. Piękny, ten film był wspaniały. Z tej kolekcji Haute Couture w Lipcu. Tak. I to było tak pięknie zrobione. I tam było tyle treści, tyle, no naprawdę ta kolekcja mi zapadnie w pamięć. Tak, i to trochę w ogóle prawie, że zapomniałam, że to było w ramach pokazu, tylko to był właściwie jakiś niesamowity performance, który dało się zobaczyć. Czegoś nie dostajemy, ale dostajemy też coś więcej. Dokładnie. Ja uważam, że dostałem o wiele więcej tutaj akurat w tym wypadku, niż bym dostał na pokazie. No rzeczywiście projektanci zabrali nas w różne tam podróże niesamowite, ale... No ja jestem na pewno bardziej ciekawa nawet nie tyle samych pokazów i samych kolekcji projektantów, więc możecie zaraz ze mną pokłócić, co tego właśnie, co sama moda wymyśli na swój temat. Dlatego ta awangarda mi się tak kojarzy z XX wieku, że mam wrażenie, że moda jest teraz, tak zaczyna się zastanawiać, jak może się związać z takimi dziedzinami jak nauka, jak psychologia, jak technologia, bo jesteśmy w czasie, Ola Przegalińska mówi, że jest czasem takim przejściowym do wymyślania nowego człowieka, który jest bardziej z technologią związany. I ja myślę, że moda jest na cenzurowanym.
i dodatkowo jeszcze. Może się przedefiniowuje, może raczej tak, że może ludzie się na nią wreszcie też zastanawiają, też intymnie obsując ze swoimi własnymi ubraniami. Ja mam nadzieję, że to zrodzi wreszcie refleksję na temat szafy, tak jak się myśli na temat jedzenia. Z ubraniem też żyjemy równie intymnie. Tylko ja myślę, że tak jak moda miała taki wspaniały czas właśnie przed modą na jedzenie, przed modą na wnętrza, tak teraz myślę, że naprawdę dużo osób kwestionuje, czy naprawdę to jest potrzebne, czy tak często, czy tak dużo, jakie to ma być. Wszyscy chodzą w ubraniach. No to jest tak, że to jest i na poziomie takim większym omawiane, ale też na takim poziomie, że po prostu wszystkie znajome mówią, mam za dużo rzeczy, bo w ogóle nie potrzebuję ich, nie potrzebuję już ich tyle. Więc to na pewno jest temat, z którym moda będzie musiała się zmierzyć i no jakby sam przemysł odzieżowy będzie się musiał zmierzyć, bo ta refleksja naprawdę jest i ona nie jest związana tylko z pandemią, ale też z ekologią. No pandemia ją na pewno jakoś, mam wrażenie, podkreśliła i moim zdaniem to jest bardzo dobrze, że ludzie się zaczynają zastanawiać nad swoją garderobą, bo no właśnie lepiej, żeby zaczęli o tym rozmawiać. Ja nie uważam, że żaden poważny człowiek nie rozmawia o modzie właśnie, bo to jest błahy temat, ekscesywny, niekonieczny. A to się właśnie okazuje, że konieczny ze względu na ekologię, tak, katastrofę klimatyczną, ze względu na to, że właśnie żyjemy ze swoimi rzeczami bliżej teraz i częściej w domach, ze względu też na to wreszcie, że zmieniają się techniki produkcji, także że materiały się zmieniają, że sposób połączenia z technologią się zmienia, być może będziemy mieć bluzki, które nam będą mierzyć ciśnienie, a nie tylko będą dobrze skrojone, że to wszystko po prostu jest na progu. No właśnie moim zdaniem jest bardzo taki czas eksperymentu, tak to czuję. I wiem, że kryzys jest zawsze szansą i to jest takie trochę porzekadło, ale ja to naprawdę czuję, nie wiem jak no wy tak, macie. Ale to jest moim zdaniem, słuchajcie, jeszcze czas, cały czas to się dzieje na poziomie wymyślania ideologii, ale tego to jeszcze nie jest w ogóle wdrażane i ja czekam na to, aż zobaczę mniej ubrań w sklepach, bo cały czas jakby jest cały, no nie ukrywam, że no jak wchodzę do sieciówki, to z racji pracy, tym się zajmuję, to tych ubrań jest cały czas tyle samo. I wydaje mi się, że problem jest może to zabrzmi brutalnie, ale po prostu ubrania są za tanie. Znaczy w sensie takim, że jeśli sweterek w sieciówce kosztuje 50 zł i tyle samo kosztuje obiad, no to się kojarzy z konsumowaniem jednorazowym po prostu. I to się nie kojarzy z tym, że to chcemy to zatrzymać. No bo jeśli, no mówię, no zapłacimy za te 60 zł, to się okaże, że usługa pralni kosztuje właściwie. Dokładnie tak. Tyle samo. Że po prostu stajemy od stołu i kupujemy nowy obiad. Ale to też się chyba wiąże z tym, bo rozmawiamy o przydatności, to jest jedna sprawa, ale też chyba przyjemność z kupowania nigdy nie minie. To jest taki impuls, to jest taka. No właśnie, żeby to bardzo. A im niższe ceny, tym pewnie bardziej to kusi. No chyba, że się przepisze to, czym jest moda, tak? No bo modę traktujemy bardzo towarowo i to nie jest tak, że moda jako zjawisko narodziła się jako zbiór towarów, tak? I wydaje mi się, że jak uda się przepisać tę historię mody na bardziej opowieść humanistyczną, może nawet właśnie filozoficzną, a na pewno bardzo praktyczną i codzienną, i że człowiek będzie widział w tej, nie wiem, w tym sweterku jakąś historię ze swojego życia, tak, jakiś rodzaj połączenia, będzie rozumiał, co to jest za przedmiot, a nie będzie w tym widział towaru w trendzie, to może jest szansa, żeby tą modę zmienić. Żeby tylko nie wtedy nabywał drugiego, trzeciego i czwartego? Tak, a żeby pomyślał nad tym jednym, dbał o niego, nie wiem, nauczył się go reperować albo wymienił się z przyjaciółką, miał z tego przyjemność, że ona mu da z kolei coś swojego jej, tak? Ale to wymaga wymyślenia mody na nowo, tak systemowo i tego, żeby przemysł to kupił, a nie tylko robił washing, tak? Tego typu się, ideami. My jakby w idei konsumpcji jesteśmy ciągle w tych latach 60., kiedy, nie wiem, powstała Biba i udało się obniżyć koszty i zaczęła się przyjemność kupowania co tydzień. Myślę, że jesteśmy w latach 80. bardziej, kiedy te wszystkie sieciówki po prostu nas oblepiły. No tak, ale ta idea powstała wtedy, nie? I tak. Potem się po prostu rozwijała. Tylko wtedy była szczytna, nie? Tak. I miała być właśnie dla wszystkich i demokratyczna, i dla tej przysłowiowej sekretarki, i ta spódnica, a potem to się zrobiło wynaturzone. Słuchajcie, chciałam was zapytać jeszcze o jedną taką rzecz, bo tam krążymy w tych latach 60., 80., tymczasem koncert Dazed Media zrobił na początku pandemii takie badanie wśród pokolenia Z i oni tam opowiadali o swoich przyzwyczajeniach kulturalnych i też o modzie. No i zapytali ich, jakim rozrywkom oni się oddają siedząc w domu. I jako jedną z najczęściej wskazywanych było to, że oni oglądają, i mówimy o pokoleniu 20-latków, oglądają pokazy mody z początku tych lat 2000. Czy
Wytłumaczcie mi, dlaczego waszym zdaniem? Dlaczego akurat tam? Przecież oni tego nie pamiętają, to nie jest nostalgia. Ja miałem wrażenie, że siedzimy wciąż w latach 90. Nie wiedziałem, że już przekroczyliśmy stulecia. No, przypomnijmy sobie, co się wtedy działo. Mieliśmy Galliano Diora i McQueena o Givenchy i ich własne kolekcje. Helmut Lang jeszcze wtedy projektował Nicola Ghesquiel Balenciagi, więc jest co oglądać. Ale myślicie, że w ogóle ta moda jest zrozumiała dla tego pokolenia? Czy to nie po sądzę, prostu... żeby ona się aż tak zmieniła, żeby była niezrozumiała. Może oglądają jak stare kino. No ale właśnie, na pewno te pokazy, szczególnie właśnie McQueena i Galliano, są tak widowiskowe, że chętnie się to ogląda wciąż. No słuchajcie, a ja myślę, że oni szukają być może, nie wiem, Helmuta Langa, Rafa Simonsa, czyli jakby tych projektantów, którzy wówczas tak naprawdę zapoczątkowali to, co mamy teraz w Batman, to, co robi Basaglia. Mm-hmm. Czyli jakby no, to wtedy już było bardzo przełomowe i myślę, że to cały czas to, jak się noszą młodzi ludzie, to ja widzę jakby to, że oni się tym inspirują właśnie tymi latami i oni to szukają. Ja myślę, że oni może nawet nie oglądają pokazów McQueena, bo to jest piękny teatr, ale wydaje mi się, że młodzi ludzie są trochę gdzieś indziej i to jak... No, domy mody nie wstydzą się o tym mówić, nie wiem, Celine, czy właśnie Vetements, czy Balenciaga, o tym, że to jest skierowane jednoznacznie do bardzo młodych ludzi i ten młody człowiek jest ich klientem, więc no, to jest czysta ekonomia też i że to działa w dwie strony i że chyba ci młodzi ludzie szukają może tego, jak to się zaczęło, bo to można znaleźć. No właśnie, jak to się zaczęło? Skoro mam tę okazję, to chętnie bym przypomniał i polecił, gdyby ktoś miał ochotę sobie odszukać wideo tych pokazów. Był taki projektant jak Miguel Adrover, o którym dokładnie, wydaje mi się, że wszyscy zapomnieliśmy, a on robił to ja wszystko, teraz. O czym dzisiaj to rozmawiamy. On tak, to robił w 99, dokładnie, 2001, 2002. Mhm. Krótko projektował, zniknął. No, nie do końca zniknął, ale no, nie ma go już w kalendarzu. Ale tam były to wszystko. On używał materiał zastane. Na wybiegu pojawiały się wszelkie sylwetki, ludzie w każdym wieku z ulicy, nie tylko modelki. Poruszał tematy religijne. On to wszystko w chyba 4 czy 5 sezonów podsumował, po czym wszyscy o tym zapomnieliśmy i teraz odkrywamy to dopiero. Oraz też przecież Helmut Lang po ataku na World Trade Center zrezygnował z pokazu, znaczy zrezygnował z zaproszenia gości na pokaz. Nakręcił cały pokaz i rozesłał wszystkim, całej prasie, dyskietki CD-romy z pokazem, czyli to, co teraz ma miejsce od roku. Czyli nic nie dzieje się nowego na wybiegach? Ja nie mam poczucia, że to jest jakieś rewolucyjne. To jest pokazane trochę inaczej, no jakby też chociażby tego, z tych narzędzi, z których może korzystają w tej chwili. Właśnie mówię o tych cyfrowych wszystkich nośnikach, którymi się teraz wszyscy bawią. To jest pewnie jakaś to są jakieś nowe możliwości dotarcia jeszcze do tych młodych ludzi. Natomiast no, jeśli chodzi pewnie o sylwetki, no to wyraźnie panowie, o których wspomniałam, no, wyraźny wpływ mieli na to, co się dzieje w tej chwili. No, ja tak pytam, czy to oznacza, że nie ma w modzie nic nowego, bo my teraz w tym marcowym wydaniu Vogue'a zapytaliśmy ekspertów o to w ogóle, jak oni czują ten sezon. No i wszyscy jednoznacznie... No tak intuicyjnie oczywiście, wieszczyli wielką rewolucję, że to jest właśnie ten moment, że wszystko zaczyna się na nowo, że już widać tyle nowego, że to jest kulminacja po prostu, po której zaraz wybuchnie ta rewolucja. Ale wydaje mi się, że to dotyczyło bardziej cyklu branży mody niż... miło byłoby, gdyby też dotyczyło kolekcji oczywiście, ale z tego co pamiętam, pracując nad tym materiałem, chodziło o to, że ten kalendarz się kompletnie teraz rozrzedził i że marki będą pokazywały rzadziej albo wtedy, kiedy im jest wygodnie, że ta idea Fashion Weeków może nie przetrwać tego. Czyli ta rewolucja ma polegać tylko na tym, że tej mody jest mniej, a ona jest taka sama? No, moda się i tak będzie zawsze zmieniała.
Czy ja wiem? Nie zmienia się bardzo. Znaczy, bo to zawsze tak. Ja pamiętam, jak byłam na takiej wystawie podsumowującej twórczość Yves Saint Laurent i pomyślałam, że właściwie facet wszystko zrobił. Bo zrobił takie rzeczy, jakie potem robił Husel Czalejan, czyli te trumienki, czarne rzeczy kolorowe, rosyjski folklor, futurystyczny, no, safari, właściwie przez wszystko przeszedł, ale z drugiej strony, jeśli to wszystko wraca i sięgają po to młodzi ludzie, to już zupełnie na nowo to interpretują. Więc już to ich podejście jest zupełnie nowe, bo w tej chwili też jest mnóstwo tych afrykańskich tematów w modzie, ale zupełnie inne, z innego punktu do tego podchodzą, bardziej od tego rękodzieła, czy od samej idei tworzenia. No, przede wszystkim jest chyba więcej po prostu afrykańskich projektantów. Coś, czego do niedawna nie było prawie w ogóle, a teraz jest Afryka przeżywa zarówno w modzie, jak i w sztuce prawdziwy boom nareszcie. No ale to też tak, wiesz, można powiedzieć, że Azja przeżywa boom, Afryka, a potem jeszcze inny kawałek świata, wszystko jest destylowane i komercjalizowane. Ale to nie chodzi mi o jakiś trend na jakąś estetykę, tylko że dopuszczani są i szanowani są ludzie, którzy do tylko tej pory... Tylko czy tak zostanie, nie? Czy to jest taki apel? Nie wierzę, ale z drugiej strony weszli japońscy projektanci i zostali. Nie? No, oczywiście no, pewnie, nie wiem, belgijscy projektanci, ta siódemka nie została, no ale wielu z nich... No tak, ale to nie było... Jest. No ale w sensie, ale są takie wejścia. No były tylko Francuzi, Włosi, pewnie tam... Mam nadzieję, że to wejście nie jest tylko po prostu takim, tak jak była moda na brazylijskie modelki. To jest no właśnie, bo moda i branża mody, nie? To są dwie różne rzeczy. Być może oni sobie właśnie, ci afrykańscy projektanci, wykroją tam kawałek tortu i zostaną w nim. Mam nadzieję. Z tego, co widzę, to branży bardzo na tym zależy i bardzo dbają o to, żeby ci młodzi projektanci byli dopuszczeni do głosu. I oni na pewno wnoszą nowe, świeże spojrzenie. No też na pewno wnoszą ten element rękodzieła, który jest teraz chyba szczególnie istotny. Nie wiem, czy się zgadzacie z tym, że, jak że właśnie już nie produkt, tylko bardziej jakiś wytwór, czy... No i sama ta w ogóle idea, która za tym stoi, bo właściwie prawie każdą z tych rzeczy pewnie dałoby się w jakiejś takiej masowej produkcji podrobić, ale ważne jest to, żeby właśnie ją zrobić w jakiś taki prawdziwy sposób, zatrudniając do tego, nie wiem, lokalne osoby i korzystając bardziej takich prawdziwych technik rzemieślniczych. No bo ta autentyczność chyba też wraca i taki ten... osobisty styl, powiedzmy, emanacja jakiejś takiej indywidualności zamiast tej sztancy, którą obserwowaliśmy przez ostatnie 20 lat. Myślę, że moda to jest zawsze jednak taka trochę zabawa między tym, co... Znaczy, że mam przynależeć do grupy, a jednocześnie być sobą. No to myślę, że zawsze jest taki dysonans i taka walka pomiędzy tym, żeby jednak... No to jednak moda nazywa hot i not rzeczy, to jednak moda etykietuje, to jednak nie jest aż tyle ale takiej... Ale ulica to weryfikuje. Znaczy, że jednak moda pozwala się rozwijać indywidualnością też, ale myślę, że jednak szybciej to... Powiem, że bardzo bym chciała, żeby ludzie ze zrozumieniem zaczęli traktować modę i wydaje mi się, że to jest wielkie zadanie branży, ale też nie tylko branży, żeby ludzie na przykład ze zrozumieniem nosili ubrania, to znaczy właśnie, żeby wiedzieli, co mają na sobie, z czego to jest zrobione, jak to się w ogóle nazywa, nauczyli się alfabetu mody, a nie tylko kupowali coś, bo jest hot albo nie hot, bez żadnego zrozumienia. I żeby to wyszło z tego zaklętego kręgu właśnie kciuk w górę, kciuk w dół, to kupię, myślę, że przynajmniej jakby w takiej chyba wizualnej stronie tego przekazu, to już wyszło, tego już nie ma chyba, nie? Ja uważam, że nie, absolutnie. Nie widzę w ogóle tego w magazynach mody, nie widzę. Widzę za to zabieranie skomplikowanych idei, czy właśnie pomysłów na jakieś ciekawe opowieści i przetwarzanie ich jak najszybciej na lekkostrawną papkę i sprzedawanie. Bo ludzie się nie chcą zastanawiać, ludzie rzeczywiście chcą szybko, tak jak chcą iść do McDonalda. Ale właśnie w branży powinna być wpisana, powiem to słowo, misja, tak, jakiegoś rodzaju, poza chęcią zarabiania. Bo wydaje mi się, że robi się na to miejsce i robi się na to nawet już też klientela, która będzie chciała to nawet kupić, tak? Nie tylko hot or not, ale właśnie cały pakiet. Znaczy mi się pakiet. Wydaje, że w ogóle, że taka grupa odbiorców to w ogóle bardzo rośnie i ona też w Polsce bardzo jest w tej chwili widoczna. Oczywiście ja nie wiem, jak ona jest liczna, to trzeba byłoby to sobie zbadać, ale z drugiej strony sukces lokalnych marek, mniejszych i właśnie tak działających, to pokazuje, że jest na to odbiorca, który jest świadomy. Że to zmierza w tym kierunku, aczkolwiek jeszcze pewnie
na masową skalę zawsze będzie problem, no to wiadomo. Natomiast jakiś proces się rozpoczął i on się już dzieje, to chyba to się to też zgadza. Ale myślę, że jakiś... Znaczy wiadomo, że teraz firmy bardzo często używają tych sloganów jesteśmy ekologiczni, tylko po to, że... Feministyczni, rozumiem, te tematy są, tak, no to dobrze, te tematy są modne, no, ale może to jest forpoczta prawdziwej zmiany. No nie wiem, słuchaj, ja się boję, jak już coś jest tak przerobione, to ja już boję się, że to nie działa, bo to jest takie oswojone, takie wiesz, uładzone, takie właśnie, że możesz to kupić i być zadowolonym i to cię nie zmusza do jakiejś sprawczości, zajęcia stanowiska, to jest zbyt wygodne. Tylko... Moda nie była zawsze taka wygodna, wystarczy na Vivienne Westwood tak popatrzeć i na Pankroka, którego by nie było bez mody, był bardziej modą niż muzyką moim zdaniem akurat, ale to jest na inną dyskusję, tylko chodzi o to, że ten pazur w modzie jest tak piłowany przez kapitalizm, że on już nie drapie moim zdaniem. No ale bez zaangażowania wielkich marek to daleko nie zajdziemy. A może to jest ten taki, zrobić. Może to jest syndrom tego, że nie wiem, no, że jeżeli coś tam powstaje, jest na mniejszą skalę biznesem, może być bardziej artystyczne, a potem kiedy się rozrasta, staje się bardzo dużym przemysłem, nie wiem, chociażby... No tak jak przemysł filmowy, tak, rozrósł się do czegoś takiego, że właśnie tworzone są takie papkowate rzeczy, które muszą spełniać, no muszą zrobić oglądalność, a w modzie muszą zrobić ilość, no, czyli może to jest ryzyko, no tego prêt-à-porter, prawda, które wymusiło. Znaczy, moim zdaniem poza tym całym właśnie też PR-em, że coś jest zrównoważone i tak dalej, że może... To wszystko jest potrzebne, tak? Ale też brakuje mi jakby też na wybiegach, może poza tym t-shirtami, nie wiem, że konsumuj mniej albo że jestem feministką, jakichś takich działań rzeczywistych, nie wiem, przekazywanie jakichś części z dochodu na organizacje, które będą wspomagały, będą walczyły z tym. Ale coraz więcej marek to robi ze Stella McCartney. Anderson robi chyba, Love to robi, ale... No tak, ale to jest jeszcze cały czas, są też tacy, którzy sprzedają tylko t-shirt z hasłem, a nie idzie też nic za tym. I to trochę chciałoby się pewnie więcej. Oczywiście jest, no to są ci, którzy to robią, ale jakby to robiło jeszcze więcej, no to pewnie może byłoby lepiej, no. Albo żeby ten feminizm, nie wiem, wyrażał się w robieniu kolekcji, która jest ewidentnie stworzona dla kobiety, która chce się podobać niekoniecznie mężczyźnie, w sensie, która chce się podobać samej sobie, która chce wyrazić siebie, która, nie wiem, żeby to było bardziej arty, bo większość rzeczy jednak mam wrażenie, większość kolekcji dla kobiet jest stworzona z myślą o kobietach, które chcą się pokazać mężczyznom, podobać mężczyznom bardzo. To chyba to, też już zmienia. No nie wiem, no dla mnie jakby mi tego brakuje. Na przykład dla mnie to, żeby było wiadomo o czym mówię, to wydaje mi się, że Phoebe Philo trochę to zrobiła w Celine. Że stworzyła taką sylwetkę, która była cały czas pięknie kobieca, natomiast no i to jest dzisiaj my cały czas to kontynuujemy. Tak, no, ale to w jakiś sposób, bo Bottega to teraz kontynuuje, no i nie wiem, pewnie tam z pięć takich firm się zrobi. To jest właśnie dla mnie realne działanie, to, że powstały ubrania, które do tej pory chcemy nosić, które te przerośnięte nasze w tej chwili marynarki też są trochę pokłosiem tego. No nie wiem, no, żeby to były bardziej realne działania po prostu. A czy wniosek jest taki, że dla kobiet powinny projektować kobiety? Nie wiem, czy wszystkie kobiety myślą o tym, że będą myślały tylko o sobie. Myślę, że dużo z nich będzie też myślało o tym, jak się podobać facetom. I to nie jest chyba rozwiązanie. Nie, żadna sztanca, wydaje mi się, i wiesz, nie jest... To może nie być rozwiązanie, przepraszam. Nie odważę się powiedzieć, że to nie jest. Wydawało, że w ogóle to będzie tuż... Te kilka lat temu się wydawało, że to będzie za chwilę, się okaże, że w ogóle nie musimy projektować dla kobiet, dla mężczyzn, po prostu projektujemy dla ludzi, nie? I że to się okaże, ale że... Ale też coraz więcej marek jest też taki. I że po prostu każdy wybiera z tego, co chce i co mu pasuje i że takie tam tradycyjne schematy już w ogóle nas nie muszą obowiązywać. Nie? Jeśli tego nie chcemy.
jeśli tego nie chcemy. To znaczy, no, możemy wybierać, co chcemy po prostu z tego, z tej oferty. No. Słuchajcie, trochę ten t-shirt Diora zdemonizowaliście, mam wrażenie. A tak naprawdę mi się wydaje, że on jednak, no jaki by nie był, no to był komercyjny produkt, który zresztą świetnie się sprzedał na całym wciąż świecie. Wciąż o nim rozmawiamy. Ale wciąż o nim rozmawiamy, dokładnie, a to już chyba z 2 lata będzie. 5? Nie. Chyba więcej. No 5, dobra. A on jednak jakoś tak, no podłożył trochę ognia pod tą dyskusję o feminizmie, powiedzmy, i też zwrócił uwagę na inne kolekcje, które może nie były tak komercyjne i takie wprost. I właśnie tu wkracza moje pytanie, czy właśnie jakby to sprzedawanie ideą jest w porządku, czy nie w porządku, skoro ono w sumie czasami ma dobre konsekwencje? Ja myślę, że od czegoś trzeba zacząć. I że musimy, żeby to może nabrało, to jest to, o czym cały czas powtarzam, że to jest jakiś proces, no, że nawet jeśli to jest PR i o tym się mówi, że nie wiem, że używam tylko naturalnych surowców albo szyję tylko w swoim kraju, to dobrze, że się to może o tym mówi, żeby jak najwięcej ludzi, którzy są z dala od mody, może następnym razem zwrócił uwagę patrząc na metkę. Z drugiej strony marka Dior zaprosiła tam przez te lata, wydaje mi się, to jest raczej 5, do tych wszystkich pokazów mnóstwo wspaniałych artystek, kobiet, nie wiem, do tworzenia scenografii, właściwie co roku ktoś tam był inny wspaniały, brał udział w pokazie lub w sesji. Oczywiście, że o t-shircie jest najłatwiej rozmawiać, bo pewnie on w ogóle też zyskał taki popkulturowy wymiar, pewnie był podrabiany, noszony i tak dalej, ale nie wiem, czy od tego się zaczęło, ale w ogóle ta idea dosyć fajnie została, jest realizowana przez tą markę, więc... Znaczy, akurat w tym przypadku twórczości Marii Grazie Curie dla Diora wierzę, że nie jest to cynizm, ona naprawdę. No ona jest pierwszą kobietą. Też zaprosiła mnóstwo kobiet do tej swojej pracy, więc jakby wyrównywania szans i ilości kobiet w tej branży, no to bardzo ważny gest, nie wiem, decyzja. No ja tylko powiem to, co już właściwie nie będę przedłużać, bo już to właściwie powiedziałam, że wolałam, żeby było odwrotnie. To znaczy wolałam, żeby było oddolnie, wolałam, żeby ktoś po prostu wywrócił ten stolik. I wydaje mi się, że to jest bardzo potrzebne. I mnie bardzo interesują te prądy, które wychodzą jakby od ulicy już, powiedzmy, tak? I od ludzi, a nie od projektantów. A projektanci z nich mogą twórczo czerpać, tudzież marki. Bo jak coś jest od góry, no to właśnie jest trendem, jest kupowane, nie jest przemyśliwane, nie jest moim zdaniem taką ideą pracującą. I że na przykład, no nie wiem, Beyoncé może potem na Super Bowl stylizować się na czarne pantery, dlatego że czarne pantery wymyśliły kiedyś swój uniform, który stał się ikoniczny, wszedł do mody i tak dalej. Tak samo jakby działalnością w modzie jest też palenie staników przez feministki. Tak wiecie, to są tego typu rzeczy, które potem się na coś przekładają w tym, jak wyglądamy. Albo to, że nie można wpuszczać kobiet do restauracji w spodniach. Nie wiecie. Obawiam się, że tym jakby tym działaniem, tym gestem ludzi teraz, to będzie noszenie dresu. No i okej, i zróbmy coś. Znaczy to, o czym mówisz, ale no pewnie... co masz z tym zrobić? Bo dres jest, już nosimy dresy, projektanci też projektują dresy, to co jeszcze mamy z tym No to zrobić? Się zastanowić, jakby na jaką to potrzebę, wiesz, odpowiada, dlaczego jakby, i co z tym można dalej zrobić. I chodzi mi o to, że trzeba się nad tym zastanowić, a nie zastanowić się, jak im sprzedać dresy. Jakby, wiesz, raczej chodziło mi o to, że to nie jest tak, że Dior z tym t-shirtem coś zaczął i dopiero ludzie zaczęli się zastanawiać nad feminizmem, tylko tak dużo było już tego feminizmu, że ten t-shirt mógł powstać. Rozumiesz, że to jest odwrotnie. Ja tak uważam. Ja wiem, o czym ty mówisz. To pewnie wolałabym, żeby to była odpowiedź na potrzeby konsumenckie, bezpośrednio, żeby nie mnożyć... Żeby projektanci byli inteligentnymi słuchaczami tego, co się dzieje i żeby to wszystko właśnie... tworzyło jakąś koherentną całość. Ale ja myślę, że to trochę się dzieje. A to właśnie nie jest tak, że projektanci, bo też projektanci nie są jakimiś istotami z innego świata, oni tu żyją. No czasem niektórzy się zachowują, jakby byli. No przepraszam cię. No dobra, ale no to w ogóle nie, wiele gwiazd się tak zachowuje. Lagerfelda już wśród nas nie ma.
Nie no, są też wspaniali projektanci, absolutnie. Są pewnie potrzebni i tacy, ale mam wrażenie, że trochę się tak dzieje, że to na przykład, no nie wiem, no, jak się patrzę na kolekcję Celine na przykład, no to widzisz, to widzisz, że to jest odpowiedź na, dla młodych ludzi, czyli masz tą bluzę z kapturem, ale możesz ją założyć na sukienkę i iść na imprezę, albo założyć krótki żakiet fajnie skonstruowany do dresu, do spodni dresowych. Czyli że jakby zamykasz dwie rzeczy, nie dzielisz tej garderoby na dres i suknię, tylko łączysz to w jedno i pokazujesz coś, co pokazujesz jeszcze, jak to się nosi. Więc to trochę chyba, mam wrażenie, że to się trochę dzieje i że to jest chyba taki fajny złoty środek właśnie, że to nie są tylko, chociaż ja też nie ukrywam, jak pracuję, to brakuje mi tych jakichś fajnych form i czegoś, że wyciągnę z paczki coś, co wow, jakaś przerośnięta, odklejona od rzeczywistości forma, bo to jest fajna praca z ciekawym obiektem po prostu, no, dla nas jako stylistów. Natomiast wiem, o czym mówisz, czyli żeby to było odpowiedzią, żeby projektanci odpowiadali na wezwanie konsumentów, a nie odwrotnie, żeby tworzyli coś odklejonego tak i może to ktoś pokocha. Przez pół roku. W ogóle, ma całe pół roku, żeby to pokochać. Ale wydaje mi się, że ci projektanci, którzy najbardziej zmieniają tę branżę, to są ci projektanci, którzy odpowiadają na własne potrzeby, tak jak właśnie Phoebe Philo, czy Miuccia Prada, czy Stella McCartney. I dopiero wtedy, czy Maria Grazia Curie Udiera. Czują ducha epoki, moim zdaniem też. Jakby tylko na własne, to wiesz, to narcyzm, to jest, tak, każdy no. właściwie jest. I to się przekleja i to się przekłada na ekonomię. Oczywiście, ale w ogóle jest też pytanie, czy na przykład współczesna subkultura, ona by się rzeczywiście, tak jak te wszystkie poprzednie, o których mówiłaś, one się miały taką jakiś dress code. A czy ona by potrzebowała takiego dress code'u, bo ona może w ogóle gdzieś indziej się w jakiejś innej rzeczywistości odbywa, takiej wirtualnej? Nie, no ludzie mówią ubraniem o sobie i zawsze będą mówić. Jakby to jesteśmy ubranymi ludźmi, wiesz, to jest taka pierwsza kultura nasza. Nosimy na co dzień, chcemy czy nie. Nie można być poza modą, więc to się dzieje, musi, nie? Tylko... A marki też zaczynają tworzyć kolekcje wirtualne, które są do kupienia tylko właśnie do noszenia właśnie, w grach. To, czy... to jako... prawda, to jest super ciekawe. Może nawet to jest w tej właśnie ta rzeczywistości tak. będziemy nosić designerów. Po prostu próbują już na tamte rynki wejść. I to działa. To się świetnie sprzedaje. No jest taka platforma e-commerce'owa, ona się nazywa Psyche chyba, tak? I ona ma też magazyn Psychology of Fashion. I to jest ciekawe, że jakby robią ci profil psychologiczny, wypełniasz test, żeby móc lepiej kupować te ubrania na tej platformie, a jednocześnie do tego jest magazyn, który tłumaczy, w jaki sposób na przykład pojawiły się kolory w pandemii i dlaczego, tak? Albo dlaczego torebki wpływają tak mocno na poczucie jakiejś tożsamości czy siły, jak się to sprzedaje. Czyli jednocześnie to jest też produkt, ale też jakiś rodzaj tłumaczenia doczepiony do tej platformy e-commerce. To jeszcze kiedyś nie było takie popularne. Ta psychologia, no właśnie mam wrażenie, że technologia i terapia, dwa razy te, to są jakieś dwa ważne słowa tej rewolucji, jeśli już czytam zmiany dużej, które no, się dzieje. Dopóki ta terapia nie staje się kolejnym narzędziem do sprzedawania. Pijesz do medicine na przykład? Tak. No. Ja mogę powiedzieć. No tak, jasne. No to, i to jest o tym, o czym też rozmawialiśmy przed chwilą, nie? O tym washingu właśnie, że bardzo łatwo to wziąć i mówić, dobrze, no to my tym sprzedamy nasze koszulki. Tam były koszulki, przepraszam, że ja o tej koszulce. Nie, to mogą być koszulki, niech one będą taką osią naszej rozmowy. No ale wydaje się wam, że w ogóle czym innym niż tymi ideami, czy one są bardziej czy mniej autentyczne, w ogóle daje się sprzedać modę w dzisiejszych czasach? Mi się wydaje, że sama forma tego ubrania już wcale nie wystarczy, że tam musi być coś więcej. Czy to jest washing, czy to jest prawdziwa, wzniosła idea? No. No moim zdaniem to jest tak jak w sztuce współczesnej, że mniej ważny jest sam ten estetyczny wymiar dzieła sztuki, bardziej jest ważna ta idea i sam proces tworzenia. No to wystarczy chyba zapytać naszych gości tutaj, dlaczego, co kupują i dlaczego. A ja mogę zapytać też o coś, bo teraz jestem bardzo ciekawa, bardziej kompetentne osoby od siebie zapytam, ale bo ja jestem na przykład osobą, która bardzo lubi dotykać rzeczy, bardzo jestem taka dotykowa i zastanawiam się, czy już ta materiałem się nie sprzeda, na przykład ubrania, jakby tego, że ono jest miłe, nie wiem, w dotyku, że ten materiał jest albo ciekawy, albo etyczny, to jest już idea może rzeczywiście, ale że to nie ma już znaczenia? To ma duże znaczenie.
ja też sporo pracowałam jako projektantka i cały czas jeszcze zdarza mi się to robić. Ten chwyt tkaniny jest bardzo istotny, tylko to też zależy, to się tak nawet nazywa, tylko to zależy później, co z tą tkaniną zrobisz. Jeśli zrobisz z tego formę, która po prostu nie ubierze, jak to mówią niektóre kobiety, to mnie nie ubiera, to ty wybierzesz najbardziej misterną, miękką, świetnie układającą się, przyjemną w dotyku tkaninę, ale ona po prostu nie przekona, bo na przykład kobieta stwierdzi, że ona, nie wiem, że to jest zbyt zabudowane dla niej na przykład, nie wiem, nie ma dekoltu, ma nieodpowiednią długość. To ma duże znaczenie, ale wszystko zależy, co z tym zrobisz. Wiesz, bo mi się tak to skojarzyło, bo siedzimy w domach w tych ubraniach i one mają być właśnie jakieś tylko takie miłe, nie? Chyba dosyć często je kupujemy online, więc... O ile w ogóle jeszcze kupujemy. O ile w ogóle. No i online bardzo trudno je chwycić. No właśnie, ja nad tym bardzo boleję. Ale pytałeś, Filip, przepraszam, bo ci przerwałam swoją ciekawością ogromną dotyczącą tego dotykania ubrań, bo pytałeś się, jakich my dokonujemy wyborów, tak? No właśnie, no bo to chyba trzeba zacząć od siebie. Bardzo jestem ciekaw, czym się kierujesz. Pytanie. Rozumiem, że dotykam. Ale już, jak mogę, no właśnie, dlatego ja boleję bardzo nad tym online'em i niewielkich zakupów dokonałam online'owych i w czasie takiej już poluźnionej pandemii spotykałam się na wymianki, nawet w maseczkach, bo ja uwielbiam wymianki ubraniowe z przyjaciółkami, których gust cenię, więc to jest coś, w czym bardzo chętnie uczestniczę. Jestem też wierna kilku markom polskim, bo uważam rzeczywiście, że trzeba wspierać polskich projektantów, no a czasem przywożę też sobie coś z podróży, patrzysz na moją spódnicę. Ona jest tak wykonana w Laosie przez panią, która spędziła nad nią pół roku i uważam, że kupiłam ją żałośnie tanio i nie powinna tyle kosztować. Ja ją kupiłam w przełożeniu na złotówki, to jest 100 zł. To pani siedziała nad nią pół roku i tak dałam tej pani więcej pieniędzy. No właśnie to chciała powiedzieć, zawsze można było więcej. Tak i uważam, że a tego typu tkaniny, które właśnie są jakby robione ręcznie i tak dalej, są już przepisywane w Chinach na wzory, które są produkowane masowo i tak dalej. A na sobie mam też Anię Kuczyńską, no bo wiadomo, ponieważ jest z Warszawy i bardzo ją lubię i no właśnie personalne sympatie. Więc dużo jest w moich ubraniach takich uczuć. Ja bardzo uczuciem się kieruję i staram się właśnie, żeby to było w porządku wobec świata, ale to chyba nie jest jakaś oryginalna myśl w dzisiejszych czasach. No, ja nie będę oryginalna, bo też chyba tak sobie zastanawiam nad tym, co jest dla mnie najważniejsze. To chyba jednak chwyt, dlatego że tkanina jest podstawą. Jeśli coś nawet nie jest dopasowane tak, jak bym chciała, to ja sobie jestem w stanie to poprawić. Ale jeśli mam bazę, czyli mam dobrą tkaninę, to gdzieś mam na przykład len tylko, to dla mnie to już jest świetna baza wyjściowa. I to jest najważniejsze chyba. Bo jeśli tkanina jest kiepska, to nie zrobię z tym nic. Jakby dopasować mogę. Agnieszka, tu? Znaczy, chyba najważniejsza jest forma, aczkolwiek ta tkanina jest na pewno czymś takim, co albo coś zostaje, albo czegoś nie będę nosić, więc to na pewno tak. Natomiast na pewno ja się kieruję bardzo tym, co stoi za tym, czyli wybieram takie marki, których jakaś tam filozofia mi pasuje i tak dalej. A mam na sobie MMC, Filip, teraz polską markę. Wywołałeś ten temat, musisz też zreferować. U mnie najważniejsza jest wygoda. Owszem, doceniam dobrą jakość tkaniny, ale jeśli będę się w tym źle czuł, to... Filip, siedzisz w garniturze. Gdyby ale było to garnitury prawda, też mogą być wygodne. W dresie. Twój garnitur nie jest wygodny? Jest super wygodny, ale na pewno dresy są wygodniejsze, bawełniane. A ty? Ja noszę tylko rzeczy z drugiego obiegu i tym się głównie kieruję. To pozwala mi też szybciej z nimi się rozstawać, jeśli tak czuję taką potrzebę. Słuchajcie, fajnie się gada o ubraniach, ale powoli musimy kończyć, więc na koniec, żeby tak optymistycznie może trochę wyjść z tej dyskusji, chciałabym was zapytać o takie wasze takie idealny bieg świata mody. Jakby ta przyszłość miała, jakbyście wy mieli być reżyserami tej przyszłości, to jakbyście ją widzieli? No jak to widzę, więc tak, ona jest absolutnie jakoś rozliczona ze swoimi wszystkimi winami, czyli zaśmiecaniem, produkowaniem odpadów, truciem, nieetyczną pracą. A jednocześnie zostawia miejsce na kreatywność i jest bardzo inkluzywna. To znaczy naprawdę wszyscy mogą w jakiś sposób być tymi twórcami, którzy chcą. Obejrzałabym ten film.
No ja chciałabym widzieć mniej ubrań na pewno, ale dużo też ciekawych też rzeczy. Tego mi chyba też brakuje. To też, o czym też może wspomniałam wcześniej, czyli tych takich przyjemnych dla kobiet rozwiązań, które niekoniecznie mają skusić wszystkich dookoła, które są jakimś przemyślanym designem. Tego mi brakuje. To jest dosyć powierzchownie, ale chyba w tym, żebyśmy produkowali mniej, chyba zamyka się też to, o czym powiedziała Agnieszka, czyli o tej świadomości, niezatruwaniu, nieśmieceniu, bo to jest przerażająca ilość tego wszystkiego dookoła. No też chyba musimy posprzątać jeszcze, zanim nie będziemy śmiecić. No ja bym przede wszystkim chciała, żeby moda obchodziła wszystkich i każdego z osobna, tak jak obchodzi wszystkich jedzenie właśnie, żeby zrozumieli, że moda właśnie jest obszarem naszego zdrowia również i psychicznego, i nawet takiego, powiedziałabym, naszej fizjologii, bo właśnie woda też truje, przeszkadza, może szkodzić na różne sposoby, żebyśmy wiedzieli, jak się o siebie zatroszczyć za pomocą ubrań, żebyśmy wiedzieli właśnie, że nasza szafa też coś o nas mówi, żebyśmy wiedzieli, co chcemy powiedzieć i żeby woda nas łączyła jako wspólnotę, w związku z tym, żebyśmy siebie nie naznaczali negatywnie ubraniami, tylko raczej afirmowali naszą różnorodność na różne sposoby, czyli żeby była pięknym, społecznym językiem i jakimś językiem egzystencjalnym, żeby wróciła na takie miejsce w humanistyce, gdzie powinna być. To jest moje marzenie o modzie, jako pewnego rodzaju właśnie części kultury najmocniejsze. No i oczywiście też to, żeby to zrozumienie mody prowadziło do tego, że wszyscy jesteśmy jakoś twórczy na co dzień w tej modzie, w tym, jak ją rozumiemy, jak ją poprawiamy, właśnie przerabiamy, jesteśmy wszyscy projektantami trochę. No i właśnie, żeby ona była mniej towarem, żeby ci giganci polegli, żeby okazało się, że mają gliniane nogi i żeby tę modę przebudować, bo tylko ten system da się przebudować moim zdaniem rewolucyjnie, a nie ewolucyjnie. Czyli żeby była bardziej ważna. Tak bym chciała, żeby przestała być uważana za bohostkę, bo nią nie jest. Cały czas o tym rozmawiamy, że nie jest, ale mam wrażenie, że to nie jest zinternalizowane przez każdego z osobna. Powinno być to tak ważne, jak to, że układamy, nie wiem, papier do papieru, a szklane do szklanego, żebyśmy też rozumieli. No, to też niestety jeszcze bywa nie zawsze ważne, ale... No ale chciałaś, żebyśmy pofantazjowali, no, prawda? Tak, ale teraz tak się rozmarzyłam i zasmuciłam. To może tak na szybko przydałby się kolejny kubeł do segregacji na tkaniny, bo się okazuje, że to jest w ogóle... A to jest akurat, wiesz co, bardzo, bardzo ważne. To żeby to było też przy koszach, że można tam tkaniny oddawać, coś z tym potem robić. Tak, bo te tkaniny właściwie nie wiadomo, gdzie mają lądować. No tak. Jeśli już wyrzucamy ubrania, to nie wyrzucajmy ich do zmieszanych. To jest apel do naszych słuchaczy. Filip, a ty jak pragniesz, żeby wyglądała ta przyszłość mody, która, jak widać, rysuje się w najjaśniejszych z barw? No, wszystko, co chciałem powiedzieć, zostało już powiedziane. Ja bym chciał, żeby ta moda wciąż była czymś przyjemnym, czy jakąś zabawą. Oczywiście musimy odpowiedzialnie do niej podchodzić, ale też byśmy czerpali z niej jakąś przyjemność. Dokładnie. Bawmy się też trochę, uciekajmy trochę. Żeby też nie kojarzyła się z wyrzutami sumienia. Dokładnie. Dziękuję Wam bardzo i dziękuję też naszym widzom. Cieszę się, że zostaliście z nami do końca. A Was odsyłam jeszcze na profile społecznościowe Woga, gdzie znajdziecie więcej informacji o naszym festiwalu. No i świętujcie z nami. Do widzenia.